10 listopada w Szkole Podstawowej imienia Batalionów Chłopskich w Pradłach uczczono Narodowe Święto Niepodległości. Po hymnie państwowym uczniowie zaprezentowali się we wspaniałym pokazie flagowym. W tym dniu placówkę w Pradłach odwiedzili wyjątkowi goście. 11 listopada to święto odzyskania przez Polskę niepodległości i z tej okazji w naszej szkole zorganizowaliśmy lekcję żywej historii po to, żeby dzieciakom przybliżyć historię Polski na przełomie wieków. Bractwo ma swoją siedzibę w Myszkowie. Ja jestem z Żarnowca. Będziemy prezentować praktycznie całe średniowiecze, od wczesnego przez późne. No i oczywiście husaria, no to już nie było średniowiecze, ale o husarii troszkę popowiadamy. To będzie takie przypomnienie dla nich z historii. Postaramy się dowiedzieć, co oni wiedzą i ewentualnie coś przypominać i dopowiedzieć. Ponieważ no, niestety nie ukrywam, że nasza historia jest dość mocno obkrojona w szkołach, dlatego jeździmy i staramy się pokazywać to od innej strony. Chcemy też, żeby dzieciaki tą historię też poczuły na własnej skórze, żeby to nie było tylko takie sypanie faktami, tylko żeby po prostu też mogły w tym uczestniczyć. Rekonstruktorzy przywieźli ze sobą całe mnóstwo ciekawych rzeczy z różnych epok. No, przywieźliśmy oczywiście całe bojowe wyposażenie od wczesnego średniowiecza przez późne do husarii. Z wczesnego średniowiecza oczywiście całe uzbrojenie woja z czasów Mieszka I. Dodatkowo stroje cywilne. Będziemy właśnie dzieciaki chcieli wciągnąć to, żeby po prostu mogły poprzymierzać, zobaczyć jak to się nosiło i jaka była różnica między współczesnym, że tak powiem, ubiorem, a tym dawnym. Późne średniowiecze no to będą zbroje rycerskie, tarcze, miecze, topory, praktycznie każda broń, jaka była używana w walce. Oczywiście też ubiór cywilny, narzędzia obozowe, biżuteria, no i oczywiście na samo zakończenie husaria, przy której okazji będę chciał opowiedzieć o bitwie chocimskiej, która miała miejsce 11 listopada 1673 roku i w sumie obchodzimy dzisiaj, poza tym, że Święto Niepodległości, rocznicę właśnie tej bitwy. Myślę, że najbardziej właśnie przyciągają te dzieciaki te zbroje, tak? Samo gadanie o husarii i ich dokonaniach, no, momentami te dzieci aż oczy wyczeszczają, bo prawda jest taka, że były one niesamowite.
No myślę, że też ich uwagę przykuwają walki rycerskie. No i myślę, że dzięki takim pokazom te dzieciaki właśnie zaczynają się interesować tą naszą historią. Co ci się najbardziej podobało i dlaczego? Najbardziej podobało mi się przedstawienie strojów, charakterystycznego ubioru rycerzy. Miecze wszystkie, hełmy oraz to, że mogliśmy sobie założyć ten hełm. Hełm szedł po ławkach, gdzie siedzieliśmy. Było bardzo fajnie. Podobało mi się. Szczególnie zwróciłem tak uwagę na te miecze, ponieważ przez pewien czas interesowałem się takimi rzeczami na historii w klasie siódmej. Najbardziej podobało mi się to, jak byłem cały w zbroi, no bo jednak nie na co dzień można się ubrać w taką zbroję. No i na pewno to było ciekawe doświadczenie. I jakie trudności miałeś z ubraniem tej zbroi? Ile osób ci pomagało? Jak w niej się czułeś? Była ciężka. No z ubraniem zbroi to ja tam nie miałem trudności, bo to jednak mnie ubierali. Mnie w tej lekcji najbardziej urzekły dwie rzeczy. Podobała mi się walka tutaj, która była przy początku, ale także bardzo podobała mi się też ogromna wiedza, jaką prezentowali panowie tutaj. I ogromna wiedza, którą nam przekazali w sposób prosty, a bardzo dużo wiedzy pozostało, myślę, że w naszych głowach. Dlaczego takie żywe lekcje są fajniejsze niż takie w klasie? Bo na przykład lekcje w klasie to jest coś takiego, że w książkach robimy, piszemy, tam no głównie się bardziej uczymy tak jakby na siłę, coś takiego, a na tych lekcjach one są takie, że nie na przymus, fajnie to wszystko pamięta się, wszystko się już znaczy łączy się to wszystko, fajnie, fajne takie jest. Chciałabyś, żeby było więcej takich żywych lekcji? Z jakich przedmiotów, z czego powinny być te lekcje i dlaczego? Tak, wydaje mi się, że powinno być więcej. Właśnie z historii, wydaje mi się, bo ona jest ciekawa. Można się wiele rzeczy dowiedzieć o tym, co się działo kiedyś. Jak widać, żywa lekcja historii spodobała się uczestnikom. Na zakończenie każdy mógł dokładnie przyjrzeć się przywiezionym zbrojom i mieczom oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.